Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami premiera trzeciego odcinka The Accurate, a w nim dostaliśmy odpowiedź na to, co dokładnie stało się 16 lat temu na perecie Bendok. W ostatnim odcinku trochę sobie na ten temat poteorytyzowałem, a teraz znamy już rozwiązania tej zagadki. I myślę, że w tym odcinku otrzymaliśmy tak wiele informacji, że zamiast zgłębić jedną konkretną rzecz, dobrym pomysłem będzie przeanalizowanie całego odcinka, i właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. A więc w odcinku trzecim dowiadujemy się, że nasze bliźniaczki Osha i May należą do pomienia wiedzieć mieszkających na planecie Bendok. Z widziemy w sieci gwiznych wojen, jak już zdążyliśmy się przekonać na przykład Siostry nocy, no różnie bywa, no ale generalnie rzecz biorąc, nie są one darzone sympatią. I w tym odcinku w komentarzach również możemy się o tym dowiedzieć. Na przykład w trakcie ceremonii z ust matki Anisei, czyli przy uczni kanu, padły słowa, że będzie to pierwsza ceremonia, odkąd zostały wygnane oraz że były prześladowane, bo komuś się wydawało, że ich moce są ciemne czyli wiedźmy zostały uznane przez kogoś, tu stwierdzam, że najprawdopodobniej chodziło o Jedi, za wyznawczenie ciemnej strony mocy. I absolutnie się temu nie dziwię, ponieważ magia, którą posługiwały się wcześniej wspomniane przeze mnie siostry nocy, była ściśle związana z ciemną stroną i zapewne wiedźmy z Pendok również korzystają z jakiejś podobnej odmiany więzi z mocą. Zresztą wskazują na to dwie rzeczy. Pierwsza, taka mniejsza, czyli że matka Areshea była w stanie na chwilę pozbawić Torbina zmysłów. Oraz druga, zdecydowanie bardziej istotna, czyli to, że Osha i May zostały zrodzone z mocy. Co jak wiem, ze słynnej legendy o tragedii Darfa Pregusa Mondego, był techniką ciemnej strony. Co innego byłoby ciekawie, gdyby się okazało, że Sith, ucząc się sztuki tworzenia życia, skorzystał z wiedzy Wiedźm. Chociaż nie mógł zrobić tego osobiście, bo pożar na Bendok miał miejsce w 148 roku przed bitwą o Jawin, a Pregus myśli, że albo wtedy jeszcze nie żył, albo był za młody. W kanonie nie znamy daty jego narodzenia, w legendach natomiast jest wskazany rok 170 przed rokiem zerowym, czyli w trakcie tej akcji miałby 22 lata. Więc jak dla mnie to trochę za wcześnie, żeby być w stanie prowadzić takie działania. Zwłaszcza że też, że jakoś nie widzę takiego spotkania twarzą w twarz, gdyż Wiedziemy bardzo stroniły od styczności z innymi użytkownikami mocy, więc tu raczej stałem na to, że na dalszym etapie swojego życia Pregius trafił do ich świątyni i na przykład znalazł jakieś notatki albo coś podobnego. Wracając jednak do odcinka, to dzień, w którym rozgrywa się jego akcja, jest dniem odbycia się zwanej ceremonii ascendencji. No i tu nasuwa się pytanie, czym właściwie ta ceremonia miałaby być. Słowo ascendencja oznacza przede wszystkim w niebowstąpienie? A w niebo wstąpienie to najbardziej kojarzy mi się z niebowstąpieniem pana Jezusa, czyli momentem, gdy wstąpił do nieba, więc no to chyba niekoniecznie o to chodziło. Jednakże innym znaczeniem tego słowa jest wkroczenie na wyższy poziom, więc stawiam, że ta ceremonia miała po prostu doprowadzić do tego, że dziewczynki stawały się pełnoprawnymi członkiniami plemienia, no a razem ich połączenie z mocą się zwiększało i pozostawiało świat w postaci tatuażu. Jednakże na jakiej zasadzie dokładnie to połączenie z mocą się zwiększało? Ponownie pewna propozycja na rozwiązanie tego problemu jest w legendach, mianowicie istniała tam taka umiejętność jak zwiększenie czułości na moc, gdzie jeden użytkownik za pomocą odpowiedniego rytuału był w stanie wzmocnić połączenie z mocą osoby słabszej od siebie. Ze znanych na bohaterów tej techniki użyło dwóch, aby to konkretnie Palpatin i Ruk, a do ich grona mógł dołączyć również Joda, który był zdatny do jej użycia, lecz nigdy tego nie dokonał. Zatem, całania ascendencji mogła działać na podobnej zasadzie, choć zauważyłem też jeszcze jedną rzecz, mianowicie w trakcie obrzędu miało miejsce coś na zasadzie zaćmienia słońca. Więc możliwe, że było tak, jak to wielokrotnie w filmach ma miejsce, że gdy słońce i księżyc były w odpowiednim użeniu, to wtedy i tylko wtedy można było dokonać jakiejś wielkich rzeczy. Więc może do ceremonii było to wymagane? Kto wie? I przechodząc dalej, Mei nie przeszła pomyślnie, natomiast Osha nie zdążyła, gdyż przybyli na miejsce Jedi i doszli do wniosku, że dziewczynki powinny przystąpić do ich testu. I dziewczyny miały umowę, że o cokolwiek, będzie nie zostały zapytane, to mają skłamać, bo inaczej zostaną zabrane do zakonu i nigdy więcej nie zobaczą swojej rodziny. Co jej oszy jak najbardziej odpowiadało, gdyż nie chciała wieść, czy Wiedźmy, o tyle May nie widziała dla siebie innej drogi życiowej. Nie no mogliście podobnie zobaczyć, jak wygląda test. Dokładnie taki sam, jaki przychodził Anaki w epizodzie pierwszym, czyli ktoś z Jedi wyświetlał obrazy na ekranie, a osoba testowana ich nie widziała, ale za pomocą mocy miała wyczuć, jaki obrazek się wyświetla. No i tak jak mieliśmy pokazane w przypadku oszy, to Sol od razu wyczuł że dziewczynka kłamie, porozmawiał z nią i przekonał, że podąża za swoim marzeniem i dążyła do nich. No dobra, ale to w takim razie w przypadku May nie wyczuj, że kłamie? Szczerze wątpię. Tu się, że mogło zadziać się to, o czym mówiłem ostatnio, to znaczy wyczuli w mej mrok i postanowili, że nie będą jej szkodzić. bo obawiają się tego, że może w przyszłości stać się dla nich zagrożeniem. I zdecydowanie ta decyzja przyniosła więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim dlatego, że decyzja o rozdzieleniu sióstr rozbudziła w mej ogromny gniew, który pchnął w kierunku próby podpalenia oszy, byle tylko nie zrobiła tego, czego ona nie chciała. Na finał doprowadził to do śmieci wszystkich najbliższych jej osób. No i o ile Jedi nie mogli zdawać sobie sprawy z tego, że pójdzie to konkretnie w takim kierunku, to czy mimo wszystko nie lepiej byłoby jednak zabrać Mei ze sobą? Miałaby obok siostry, więc byłaby nieco spokojniejsza, to po pierwsze. Po drugie, miejby ją na oku, a po trzecie, może udałoby się ją wyszkolić i nie doprowadzić do tego, że dokonałaby jakichś złych czynów. Choć z tym ostatnim to ciężko stwierdzić, bo za nakinem w sumie było tak, że gdyby nie został odkryty, to najprawdopodobniej cały czas wziąłby życie niewolnika i nigdy nie stał się wejdę. Choć z drugiej strony, gdyby szkolił konkretnie kłagon, no to może nie zboczyłby ze ścieżki światła a jeszcze dochodzi tylko do kwestia, że gdyby nie doszło do pożaru, tylko mej po prostu wróciłyby do swojej rodziny, to nie wiadomo jak poczuczyłyby się ich dalsze losy. A może widzimy, miałyby chęć się zemścić za odebranie jednej z nich i zaporowałyby na paru Jedi? No niewykluczone. Wielanie opcji jest dużo i nie możemy być pewni, która z nich byłaby tą najlepszą, chociaż skłaniam się raczej ku opcji zabrania obu dziewczynek. Myślę, że byłoby to z korzyścią dla wszystkich. Pewne jednak jest to, że Mei jest dość sina w Ciemnej Stronie, a cała ta sytuacja spotęgowała tu jeszcze bardziej, więc nic dziwnego w tym, że mistrz ujrzał w niej idealną kandydatkę na swoją uczennicę. Zwłaszcza też dlatego, że stała się ona rządna zemsty na Jedi za to, że jej zdaniem przez nich straciła wszystko, co było dla niej ważne. A jak wiadomo, mistrz jako Ciemnej Strony zapewne z wielką ochotą pozbyłby się kilku rycerzy, a Mei u jego boku dawała mu do tego idealną okazję. I właśnie dlatego bardzo mnie ciekawi, jak sprotuj się osy tej dwójki i mam szczerą nadzieję, że w kolejnych odcinkach ta zagadka również zostanie rozwiązana. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał no i najpierw w komentarzu, co sądzicie o trzecim odcinku The Accurate. Jestem jak najbardziej zadowolony, już po dwóch pierwszych byłem, ale teraz jestem jeszcze bardziej zadowolony, bo dostaliśmy naprawdę solidny odcinek i jeśli kolejne mają również być takie, no to nie pozostaje nic innego jak tylko ścieżki. No i standardowo widzimy się już niedługo w omówieniach kolejnych odcinków The Accurate. także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!